absolutnie mojej chwały, mówi Bóg. Czyli obojętnie jaki człowiek stanąłby przed Bożym sądem dzisiaj, powołując się na sprawiedliwość, tak? Leży i kwiczy. Dlaczego? Bo Bóg ustanowił inny standard sprawiedliwości. 2000 lat temu Bóg zszedł na ziemię jako człowiek. Zszedł na ziemię jako człowiek. Wcielił się. Urodził się jako dziecko tu na ziemi. Dorastał w Izraelu jako człowiek. Przez 30 lat na podstawie Pisma Świętego jako człowiek uświadamiał sobie, że jest Bogiem. Niektórzy myślą, że Jezus Chrystus się urodził i od razu mu strzeliło do głowy, że Bogiem jest. A nie tego raz uczy Biblia. Jezus studiował Pisma. Zbliżał się. Jezus się zbliżał do objawienia. 30 lat to trwało. Krok po kroku, słowo po słowie. Docierało to do Niego. Docierało to do Niego. I w wieku 30 lat tenże Bóg w ciele człowieka przyjął absolutne światło. I zaczął mówić oficjalnie ludziom o tym, że Bóg ma inny standard sprawiedliwości. Przez 3,5 roku Jezus Chrystus chodził tu po ziemi i mówił ludziom, że Bóg niebawem objawi szczyt swojej sprawiedliwości. W wieku 33,5 roku Jezus Chrystus został ukrzyżowany, nie popełniwszy żadnego grzechu jako człowiek. Został przybity do krzyża. Wiecie, jak byłem w Izraelu, to zanim założyliśmy pierwszy kościół, to siedziałem w ogrodach Getsemane i modliłem się. Zadawałem Bogu różne pytania. Zadawałem Bogu pytania, jak prowadzić ludzi, jak ich uczyć. Zadawałem też Bogu pytania, jak to było? Jak to było tam? Co czułeś? Co tu się wydarzyło? I mój wzrok padł na ciernie. Takie rosły ciernie. Ja myślałem, że ciernie to są jak róże, wiesz, takie kolcem, którym się podrapać możesz. I ja podszedłem do tego krzewu cierniowego i zerwałem kawałek gałązu cierniowego. Patrzyłem w tą gałązkę i wiecie, ona ma takie końce. A twarde są takie, że można je wbić młotkiem w deskę. Wiecie, ja tam uświadomiłem sobie, że oni zrobili z tego mu taki oplot na głowę, a potem go bili kijami po tym oplocie i to mu się wbiło w czaszkę. Krew zalała mu twarz. Potem go bili takimi watami, na których końcach były kawałki kości i metalu poplatanego. I to mu rozrywało mięśnia, ścięgna, skórę. Wiecie, ludzie, którzy to opisywali, to jak czytasz z oryginału, jak czasem zechcesz poczytać z oryginału greckiego, to zobaczysz, że tam jest napisane, że Jezus stał się raną. Jedną wielką raną. Jezus był zmasakrowany. Potem w tym stanie dali mu kołek, kazali mu nieść tą belkę na górę. Tam na górze przypili go do tego kołka, a potem z tym kołkiem zawiesili go na drugim kołku i on tak wisiał. Wiecie? On, żeby wziąć oddech, to musiał się podciągnąć na gwoździach.
Rozumiesz mnie? Żeby wziąć oddech, musiał się podciągnąć, łapał oddech, ile miał siły, tyle wytrzymywał i opuszczał się znów. Tak umiera. Ci, co go przybijali do tego krzyża, to byli fachowcy przybijani, to byli zawodowcy. Oni wiedzieli, że jest takie miejsce w ręce człowieka, gdzie jak wbijesz gwóźdź, to następuje paraliż obręczy barkowej. Niewyobrażalny ból. Niewyobrażalny. Wiecie, on tam wisiał i... A pod tym krzyżem był cały zlot demonów. Aż się czarno robiło. Diabeł się cieszył. Boży Syn ucieleśniony, żeby Bóg umierał. Jak do gąbki przylepiał się do niego grzech całego świata. Rozchorował się tam wszystkimi chorobami. Poczuł to, co czują pedofile, gruźlicy, alkoholicy, narkomani. A potem w jego sercu już było tak dużo dwutlenku węgla, że po prostu pękły komory serca. Rozumiesz? I udusił się tam. Diabeł miał bal. Piekle był bal. Jezus poszedł do piekła. Rozumiesz? Zszedł do piekła. Wiesz dlaczego? Bo grzech całego świata do nami. Jezus był naszpikowany grzechem. Wręcz, wiecie, w Galacjach jest napisane, że stał się grzechem. Już nawet ludzie, którzy pisali, Paweł, który pisał te listy, który miał głębokie objawienie, on nawet nie mówił, że on był pełen grzechów różnych, on był grzechem, stał się grzechem. Był tak wypełniony grzechem. Jakim grzechem? Czyim grzechem? Twoim, moim i wszystkich ludzi od początku rasy ludzkiej aż do końca rasy ludzkiej. Jezus był wypełniony grzechem. Spadł na Niego absolutnie cały grzech, cała wina ludzkości. Ludzkość za to, że odeszła od Boga, za to, że sprzedała ziemię diabłu, że zaczęła służyć diabłu, zasłużyła na sprawiedliwy Boży sąd. Boża sprawiedliwość powinna polegać na tym, rozumiesz, żeby wstrzymać ziemię, tak? I skończyć na niej życie. Za to, że ludzie oddali ziemię diabłu, należało zniszczyć ludzkość. Zniszczyć ludzkość. Oto Boża sprawiedliwość. Ale Bóg tak kocha człowieka, że znalazł sposób i ustanowił sprawiedliwość wyższego rzędu. Oto doszedł do wniosku. Wyobrażasz sobie? W niebie, przed założeniem świata, Ojciec, Syn i Święty Duch, w Trójcy jedyny Bóg, rozmawia. To jest szok. Trzech a jeden rozmawia. Chodź, stworzymy ziemię. Ojciec mówi, chodź, stworzymy ziemię. Chodź, stworzymy. Chodź, stworzymy. Duch Święty mówi, ja jestem do dyspozycji. Już idę. I obydwaj patrzą na Jezusa, ale wiesz o tym, mówią, że oni się od nas odwrócą. Wiesz, że wszystko sprzeniewierzą. Wiesz, że wszystko zniszczą, co my zbudujemy. Wiesz, że wedle naszej sprawiedliwości trzeba będzie wszystkich pozabijać. Jeszcze przed stworzeniem świata. I pytają Jezusa. Pójdziesz za nich? A on mówi, pójdę. A on mówi, pójdę. I poszedł. I dał się naszpikować grzechem wszystkich ludzi. Do tego stopnia, że Ojciec od niego odwrócił oczy. On wołał na krzyżu. Czemuś mnie odpuścił? A Ojciec nie mógł patrzeć na to, co się działo. Jezus
zaniósł cały grzech do piekła. Diabeł był przekonany, że Jezus już nie wyjdzie z piekła. Tylko że był jeden mankament. Jezus nigdy nie był odpowiedzialny za żaden z tych grzechów. Dlatego śmierć nie mogła go tam utrzymać. Rozumiesz? Dlatego śmierć nie mogła go utrzymać. Ja sobie wyobrażam, kiedy w krainie śmierci Jezus stanął twarzą w twarz z szatanem. Szatan się śmiał. Ale w pewnym momencie potężny Boży Syn zaczął się wypełniać światłością. Ta światłość trafiła diabła jak torpeda. A potem Jezus wyszedł z krainy śmierci. Rozumiesz mnie? On wyszedł z krainy śmierci. On odwalił 1,5-tonowy kamień i wyszedł stamtąd. I stanął i powiedział: jestem. Widzisz, Boża sprawiedliwość polega na tym, że wszelki grzech ludzkości i wszelka konsekwencja tegoż grzechu spadła na Jezusa. To jest Boża sprawiedliwość. Wiesz, dlaczego tu dzisiaj jestem? Jestem człowiekiem, który w wieku 17 lat popełnił morderstwo. Handlowałem narkotykami na hurtową skalę. Pierwsze narkotyki, jakie w życiu zobaczyłem, wiesz, to nie była torba jakiejś tam amfetaminy, tylko od razu to było 250 gram heroiny. I powiedzieli mi, dostałem do ręki, mówią: zacznij. Ja tak zaczynałem handel narkotykami. Ja z pierwszego handlu miałem 6 tysięcy na czysto. Produkowałem narkotyki, mieliśmy fabrykę amfetaminy, mieliśmy pole marihuany, robiliśmy wyłudzenia z banków, mieliśmy bardzo dużo pieniędzy, wywoziliśmy ludzi, miałem sadystyczne zachowania. Cieszyłem się, rozumiesz, kiedy ludzie sikali ze strachu przede mną. Kiedy przykładałem im broń, kazałem im klękać przede mną, rozumiesz? Kazałem im klękać przede mną jak przed Bogiem i cieszyłem się, kiedy widziałem mokre plamy pod ich nogami. Moją żonę chciałem zabić, tylko dlatego, że otworzyła za szeroko, w cudzysłowie, buzię do mnie w domu. Biłem ją, jak była w ciąży. Popełniłem wszystkie możliwe grzechy. A potem spotkałem Jezusa. W więziennej celi, kiedy już byłem recydywistą, wielokrotnie karany, spotkałem Jezusa. Klęczałem na ziemi. A On zaczął do mnie mówić. I On powiedział: do mnie już nigdy nie staniesz na sądzie. I wstałem z kolan jako nowy człowiek. Oto Boża sprawiedliwość. Ja się dzisiaj nikogo nie boję i niczego się nie wstydzę. Jestem dumny z tego, kim jestem. Jestem dzieckiem Bożym. Diabeł jest zdeptany pod moimi nogami. Mam władzę nad grzechem. Wiecie co? Mam władzę nad grzechem. Nie idę na kompromisy z grzechem. Grzech nie jest dla mnie atrakcyjny. Ludzie mówią, krzyczą. To jest tak. Religia krzyczy, rozumiesz, że grzech jest w twoim życiu. Świat krzyczy, że grzech jest atrakcyjny. Ale coś ci powiem. A ja panuję nad grzechem. Panuję nad diabłem. Nad demonami. Nad chorobami. Nad wszelką niemocą, nad biedą. Chodzę sobie po tej ziemi jak król. Dlaczego? Bo narodziłem się na nowo. Spotkałem żywego Boga. Święty Duch mnie wypełnił. Dlaczego? Ponieważ zgodziłem się z Bożą sprawiedliwością. Zgodziłem się z tym, że moje grzechy zostały mi wybaczone. Wszystkie moje grzechy zostały mi wybaczone. Zrozumiałem Bożą sprawiedliwość.